Cześć, witajcie z tej strony Grid. Powiedzcie, was też wkurzają te pierniczone znaczniki, które za żaden sposób nie dają się usunąć? Chodzi właśnie o te obszary lądowania, których no ni cholerci nie da się w żaden sposób wywalić. Na szczęście jest błąd, który nam to umożliwia. Weźmy sobie, wylądujmy na jednym z nich. Jak widzicie, jesteśmy tam na jakimś pustkowiu. Było to chyba jedno z miejsc, kiedy szukaliśmy naszej placówki. Co musimy teraz zrobić? Przejdźmy do budowy posterunku. Postawmy posterunek jak najbliżej się da naszego miejsca lądowania, naszego statku. Teraz wychodzimy z menu budowy. Usuwamy placówkę. I odlatujemy z tego miejsca. Skoro już jesteśmy w kosmosie, sprawdźmy, czy nam się to udało. Obejrzyjmy sobie naszą planetę. Jak widzicie, został tylko jeden. Tamten został wywalony. Tego być może nie usunę, ponieważ tu chyba wyląduję w placówce. Przez to, że mam lądowisko postawione, ale... Generalnie wszędzie tam, gdzie nie macie postawionej placówki, spokojnie możecie go wywalić. Hej, wylądowaliśmy obok. No i pięknie, spróbujmy to powtórzyć. Nie wiem, czy będę mógł tak blisko placówkę postawić. Będę mógł. Spróbujmy to powtórzyć. Wywalamy placówkę. Dodatkowo zauważyłem, że jeżeli przypiszecie alternatywny klawisz do skoku, to pcha on was jakby do przodu, nie w górę, tak jak spacja, jak główny klawisz, którego używamy. Tylko wybija nas do przodu. Nie wiem, być może mi się tylko wydaje, ale takie właśnie odniosłem wrażenie. Nie wiem, jak sprawdzicie, dajcie znać. To jest po prostu, trzeba przypisać drugi klawisz do skoku i za jego pomocą powinno nas wybijać do przodu. Dobra, odlećmy i zobaczmy, czy udało nam się usunąć drugie miejsce lądowania. No, mam nadzieję, że gładko jak po maśle. Zaznaczmy sobie naszą planetę. Beset, placówka 1. Spadano, miejsc lądowania 0. Także tym prostym sposobem możemy się pozbyć większości miejsc lądowania, czy obszarów lądowania tych znaczników, które są tak wkurzające i zaśmiecają nam ekran. Mam nadzieję, że przydatne info nie na przykład to bardzo irytowało.
No ja na ten odcinek kończę, tak to było tylko na szybciutko. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.